Rynek oczekuje też młodych ludzi wykształconych, bardzo specjalistycznie. I te 18 milionów złotych, które podzieliliśmy pomiędzy trzy duże podmioty, czyli m.in. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza, jestem przekonany, że spowoduje wartość dodaną na rynku pracy, jeżeli chodzi o młodych ludzi. I to, że odnajdą się w tych realiach, odnajdą się z dobrymi kompetencjami i spowodują, że ten rynek pracodawcy, rynek pracownika połączy swoje kompetencje i spowoduje, że gospodarczo wzrośniemy. Szacunki mówią, że z tego projektu skorzysta ponad 2000 młodych ludzi, co jest wielką ilością. Ponad 370 pedagogów podniesie swoje kwalifikacje, które z pewnością przy procesie edukacyjnym będzie wykorzystywane na przyszłość, nie tylko przy aspekcie tym projektowym. To jest duża liczba młodych ludzi, którzy skorzystają z tych rozwiązań, które w tym projekcie są zaplanowane. Potężne pieniądze, 18 milionów złotych. Dziś, jak mówimy o rozwoju firm i wyborze przez firmy lokalizacji na swoją działalność, to już takie cechy jak atrakcyjność inwestycyjna, lokalizacja, cena gruntu czasami nie grają roli. Główną rolę przede wszystkim gra wykwalifikowana kadra pracownicza i nie na tym poziomie ogólnym czy wyższym, ale właśnie mówimy tutaj o tym wykształceniu na poziomie zawodowym, czyli mówimy o fachowcach czy zawodowcach. Ten projekt bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju całego województwa. Jest to projekt pilotażowy. Mamy nadzieję, że po 2022 roku, czyli po zakończeniu tego projektu, oczywiście efekty, wskaźniki w postaci kilkuset osób przeszkolonych, kilkuset osób po stażach, kilkaset osób na stanowiska w konkretnych firmach, gdzie będą mogły zdobyć kompetencje, umiejętności, doświadczenie, ale co najważniejsze, będziemy również badać to, jak projekt został zrealizowany i czy są konieczne wprowadzenie korekt do tego projektu, tak żeby kolejna edycja, mam nadzieję, że taka będzie miała miejsce w nowej perspektywie, że będzie jeszcze bardziej skrojona na miarę w kontekście przedsiębiorców, nauczycieli i naszej młodzieży.